Za nami regionalny konkurs kolęd i pastorałek Zaśpiewajmy Panu Naszemu w Tarnowskim Teatrze. Na konkurs zgłosiło się 45 uczestników ze szkół miejskich i gminnych. Gościem specjalnym była grupa teatralna osób niepełnosprawnych z warsztatów terapii zajęciowej z Woli Rzędzińskiej. Najlepsza w konkursie okazała się Amelia Bator. Chodzę na zajęcia dodatkowe do Pałacu Młodzieży i pani dobrała mi piosenkę i z nią ćwiczyłam, ale również ćwiczyłam z panią ze szkoły. Ćwiczę tak... No dość często, ale codziennie śpiewam sobie, bo lubię po prostu. Przygotowaliśmy przedstawienie o elfie, który zgubił worek Mikołaja i próbuje go odnaleźć w piekle. Śpiewałam już dużo razy na takich scenach i jeżdżę na bardzo dużo konkursów, więc nie denerwuję się tak strasznie. Cieszę się, że zostałem zauważony, że tak powiem, no i... Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś mi się uda. W jury zasiedli Jerzy Pal, Magdalena Stalmach, Wojciech Klich, inspektor Urzędu Miasta Tarnowa Danuta Ciszek oraz radny Piotr Górnikiewicz. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.